No, z pewnością czujemy się też troszeczkę gorzej, no wiadomo, wyniki mówią same za siebie, tak? Przegrywamy 2 mecze z 3, mamy 1 punkt. Za 1,5 tygodnia jest mecz z Wisłą. Będziemy starać się jak najlepiej do niego przygotować i jedziemy walczyć, tak? Nikt na pewno tutaj nie będzie chciał się z nas położyć, czy nie wiem, czy po prostu odpuścić, bo nie o to tutaj chodzi, tak? Jesteśmy wszyscy, jesteśmy razem. Musimy właśnie teraz w takich momentach pokazać, że jesteśmy drużyną, tak? Że właśnie chcąc nawet walczyć o ten awans, bądź też wysokie lokaty w lidze, musimy się teraz spiąć jak najbardziej, być ze sobą, jak najbliżej, zespół, drużyna przede wszystkim, tak? Musimy stworzyć. Jesteśmy drużyną, tylko musimy właśnie być blisko siebie, łapać siebie, tak? Dzisiaj można też było zobaczyć, czy zdobywam to zaufanie trenera, czy nie, tak? Bardzo słaby mój występ, szczerze mówiąc. Byłem cieniem tego, co zagrałem, przypuśćmy, tydzień temu w sobotę, a w tą sobotę, tak? To jest, tak jak mówimy, no, zaufanie trenera. Dzisiaj jesteśmy na boisku, dzisiaj mamy pierwszy skład, ale są też chłopcy, którzy wejdą, którzy też dadzą bardzo wiele naszej drużynie, także cały czas walka o skład jest. To nie ma tak, że ktoś sobie już wywalczy na początku sezonu miejsce, to już ma, przypuśćmy, nie wiem, całą rundę pewność tego, że będzie grał w pierwszym składzie, tak? Cały czas jest walka i cały czas rywalizacja o pierwszą 11. No tak jak trener tu mówił, zdawaliśmy sobie sprawę, że tu na pewno będzie bardzo ciężki mecz. Zresztą znamy zespół Korony. Spotkaliśmy się nie tak dawno, na początku rundy wiosennej tamtego sezonu. Wiemy, jak grają. Wiemy, że jest bardzo, że to jest bardzo zespół bardzo dobrze przygotowany fizycznie. No i tak jak tu trener powiedział, przede wszystkim założenia taktyczne, tak, które wypracowaliśmy, na które wracaliśmy uwagę w tym mikrocyklu poprzedzającym ten mecz dzisiejszy. Myślę, że wykonaliśmy, no można śmiało powiedzieć, tak, że praktycznie w 100%, dzięki temu przyniosło nam to zwycięstwo. A co do meczu wygranego, bardzo się z niego cieszymy, ponieważ wydaje mi się, że od początku sezonu zasłużyliśmy na to, żeby punktować. Troszkę nie tak jak chcieliśmy, tak, bo chcieliśmy punktować od początku. Zagraliśmy dobry mecz w pierwszej kolejce, dobry mecz w drugiej. Niestety to nam przyniosło tylko 1 punkt i dzisiaj przyjechaliśmy się po prostu przełamać, tak? I to nam się udało, tak jak mówię, dzięki założeniom taktycznym. Myślę, że bardzo dobry mecz z naszej strony i nic tylko się cieszyć.